Typek, ty masz 90 tysięcy IQ, ale ty jesteś słaby, ja mam aż 5 milionów. Luczek, nie wyzywaj mnie, dobra, bo ja też jestem bardzo mądry. No nie wiem, patrz na moją książkę, ty nawet nie jesteś w stanie jej zrozumieć, a ja czytam z niej ile wlezie. No faktycznie, ja nie mogę, ta książka jest tak dziwna, w ogóle jej nie rozumiem, ale wiesz co, to nie ma znaczenia, patrz kogo tutaj mamy, biednego ucznia, o ja nie mogę, on to się chyba w ogóle nie uczy, patrz jak go pokonam, zobacz, mam tyle inteligencji, uwaga, piszemy sprawdzian i wygrałem od razu, o matko, co za biedak. Jesteś trochę mądrzejszy od tego biedaka, ale wiesz co, patrz co ja jestem w stanie zrobić, tego największego mózga jestem w stanie pokonać. Co ty mówisz, ja cię kręcę, naprawdę dasz radę go rozwalić, no w sumie on ma dosyć dużo mocy, a ty chyba jesteś mocniejszy od niego. Tak, z mojej książki i moich obliczeń wynika, że jego słaby punkt to jest matematyka ścisła. Jestem w stanie go pokonać bez problemu. Co? Ja nienawidzę matematyki. Ja nie dam rady. Dobra, spróbujmy. Uwaga, piszemy sprawdzian i uwaga. A! Zaraz, ale on jest silny, ale on jest mocny. O nie, on pisze szybciej ode mnie. Nie, przegrałem. Jaki ty jesteś słaby? Ja nie mogę, ja go pokonałem w 2 sekundy. Dobra, wiesz co, Pimpek, ja lecę, a ty weź się trochę do szkół, bo jesteś za głupi na mnie. No nie, widzieliście to, widzowie? Mam tak mało mózgu, muszę mieć go więcej, dlatego teraz po kolei pokonajmy tego szkolnego gościa. On jest chyba dosyć prosty, został rozwalony w sekundę. A tutaj mamy taką emo dziewczynę, o nie, ona wygląda jakby faktycznie bardzo dużo się uczyła. No dobra, pani dziewczyno, dawaj, muszę cię pokonać. O nie, ona bardzo dobrze pisze, ale ja lepiej piszę sprawdzian od niej. A masz! I co? Rozwalona zostałaś. Wuhu! Udało nam się. 3 pierwszych uczniów rozwaliliśmy w sekundę, ale zaraz. Tu jest taki nerd i z nim będzie mega problem. Widzicie, jak on się dużo uczy? Nie, dobra, klikamy, 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 ale on jest mocny. O nie, o nie, o nie. Proszę, nie pokonuj mnie, nerdzie. Nie! Rozwalił mnie. Szybciej napisał ten sprawdzian. Ale ty jesteś słaby, dobra, weź lepiej potrenuj, a ja idę dalej, tam są jeszcze mądrzejsze osoby. Co ty mówisz? Serio, Luczek? No nie mogę, ja chcę rozwalić najmądrzejszą osobę na świecie. Ale niestety nie jesteśmy tak mądrzy jak Luczek, dlatego kupimy sobie pakiet startowy. Kosztuje tylko 200 robuxów, a jest mega mocny. Juhu, ale super, dostaliśmy teraz mega dużo zwycięstw, no i w takim wypadku musimy się tylko teraz troszkę pouczyć, ale dostajemy tylko 1 mózg co sekundę. Co to ma być? Ale co to jest za super jajko na środku? Dawajcie, muszę je otworzyć i uwaga, wow, ale dostaliśmy super peta. Otwórzmy ich jeszcze parę, bo dostaniemy teraz mega dużo mózgu. Patrzcie na to, mam 4 pety i mogę mieć nową książkę. Wow, 200 za jedno kliknięcie dostaję. Zaraz, tego jest zbyt dużo i mogę nawet jeszcze lepszą książkę kupić. Co jest? Dobra, teraz cię rozwalę. Wielki mózgu, szykuj się. I uwaga, rozwalamy go. O tak, patrzcie na to. Ale to było proste. A ten nauczyciel, haha, ale to jest banalne. No nie wierzę w to. Wow, wy jesteście tak łatwiutcy. Muszę teraz iść do Luczka i zobaczyć, co on takiego ciekawego tutaj robi. I uwaga, gdzie my jesteśmy? To jest chyba jakaś sala gimnastyczna. I kogo my tutaj mamy? Jakiegoś dziadka, czaicie to? Chwileczkę, co tutaj robisz, Pipek? Jak tutaj się dostałeś? No widzisz, jestem mega mądry. I teraz jest taki dziadek, którego muszę pokonać na sprawdzianie. No nie gadaj, a rozwalam cię, chodź tu dziadek. To jest, jaki ty jesteś mądry, ale wiesz co, ja rozwalam tego ostatniego gościa tak łatwo, że normalnie zrobię to w sekundę. Co ty mówisz, jak to, przecież to jest jakiś robot, to nawet nie jest człowiek i ty go pokonałeś? O tak, mam 101 bilionów IQ, zobacz ile dostaję za przeczytanie, dostaję po 5 bilionów. Co, jaki ty jesteś mocny, no nie, ty jesteś zbyt mądry i skąd masz taką super książkę. Nie powiem ci, leszczu, ale wiesz co, chodź tutaj bić się lepiej na mózg, kto jest silniejszy. Zaraz będziemy pisać między sobą sprawdziany, ale ja to przegram, Luczek. Dasz radę, wsiadaj i zobaczymy, czy dasz radę. No dobra, czekaj, a klikam, 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 ale zaraz, to nic nie daje, to się w ogóle nie przesuwa. Haha, a teraz ja kliknę raz i dwa i trzy i cały czas cię pokonuję. Nie, co ty robisz, przestań, nie jest
taki silny jak ty. Dlaczego ty mnie tak rozwaliłeś? Idź się lepiej podłóż, małolacie. Poszukaj biblioteki, a tam będą lepsze książki. Ja nie wierzę, że ty jesteś słaby. No dobra, widzowie, patrzcie. Tutaj chyba mogę kupić lepszą książkę. Mamy taką za 2,8 tysiąca. Wow, to jest chyba najlepsza książka na świecie. Ale nieważne, pokonajmy teraz tą mega dobrą uczennicę. Ona ma wysokie IQ, ale ja mam wyższe. Dawaj mi ją. Rozwalamy ją. Było ciężko, ale się udało. A ten gościu, jaki on jest silny. On nie wygląda na mądrego. No dobra, troszeczkę się poduczmy i patrzcie, już go możemy pokonać. Ale to jest prościzna. Bang, rozwalam cię. A może taki astronaut? On też by chciał się ze mną bić. No dawaj, ty nie powinnaś być w kosmosie. Nieważne, rozwalmy cię. Chodź tutaj, kosmonaucie. I uwaga, nie żyjesz. Znaczy, napisałem lepiej sprawdzian od ciebie. Haha. Teraz walczymy z Einsteinem. O, to nie będzie takie proste, jak nam się wydaje. Dobra, szybko, rozwalmy go. I patrzcie, jak go rozwalamy. O tak, Einsteinie, nie masz do mnie podejścia. Jestem zbyt mądry. A teraz została nam ostatnia osoba, AI Bot. Pouczmy się troszeczkę, żeby być mądrzejszy od tego AI Bota, bo on jest naprawdę mega, ale to mega mocny. I teraz cię pokonuję. Chodź tutaj, patrzcie, jak my piszemy. O nie, on jest mocny, ale ja jestem mocniejszy. Chodź tu, ja odpowiem na lepsze odpowiedzi i uwaga, mam cię, wygrałem to, woohoo! Ale niestety wciąż nie dorównuję Luczkowi, dlatego kupmy szybko tego VIP-a za 500 Robux. A do tego otwórzmy super pety. Ja cię kręcę, dostanę teraz tyle mądrości. Użyjmy jeszcze dodatkowo super miksturę, które dodadzą nam ilość wygranych oraz ilość naszego mózgu. I mogę odblokować kolejną szkołę, tak? Zaraz, gdzie ja jestem? To jest jakaś średniowieczna szkoła. Wow, i muszę tutaj pokonać różne osoby. Na przykład takiego klauna. Ej, dobra, klaunie, rozwalę cię w tym pisaniu. Dawaj! On jest mocny, ale ja jestem mocniejszy. Haha, mam cię! Wow, jak ja jestem mądry. Poduczmy się troszeczkę i możemy mieć lepszą książkę. Zaraz, ta książka jest zbyt mocna. Co tu się dzieje? Wow! 175 milionów książka. Nie wierzę w to. To jest chyba najsilniejsza rzecz na świecie. Ej, faktycznie, ja mam odblokowaną każdą książkę. Nawet tą najlepszą za 1 bilion. O matko. Sekunda, ja teraz jestem tak mądry, że chyba uda mi się nawet pokonać największego króla. Ale najpierw rozwalmy tą księżniczkę. Zobaczmy, jak szybko nam pójdzie. Uwaga, to jest zbyt proste. Księżniczka, ty się nie nadajesz. A ty, królu, dawaj, ale cię rozwalę. I uwaga, co to było? Ale prosty pojedynek. O tak, jestem już na tym świecie. Ale Pipek, skąd ty tutaj jesteś i czemu ty masz tyle IQ? No widzisz, bo jestem teraz najmądrzejszy i pokonuję nawet tego króla w sekundę. A ty masz na pewno z nim problem. Patrz na to. Bum, rozwalony. Wow, ale ty jesteś mocny. Ja chyba nie jestem aż taki. No dobra, to w takim razie chodź się zmierzyć. Czekam na ciebie. No dobra, podejdę i dobra. Na pewno cię rozwalę. Uwaga, nawala. Ojeju, ale ty mi mało tutaj zadajesz. A ja kliknę raz. O, widzisz to? Klikam drugi, trzeci, czwarty, piąty. Oj, chyba przegrywasz. O nie, co ty robisz? Daj mi wygrać. Mohohoho, nie ma opcji. Rozwalę cię na tym sprawdzianie. I to twój koniec. O tak. Ale ty jesteś głupi, ja nie wierzę. To ty jesteś głupi, bo ze mną przegrałeś. Ale to nie może być koniec. Ten król jest zbyt łatwy. Teraz muszę pokonać ostatecznego bossa. I jesteśmy teraz pod wodą, czyli w miejscu ostatecznym. Patrzcie, musimy pokonać takiego żółwia, a on jest bardzo mądry. Bo ma aż 1000 lat. I uwaga, rozwalę cię, żółwiu. Chodź tutaj, wow, ale go zniszczyłem. Czyli zostałem oficjalnie najmądrzejszą osobą na świecie.